Szanowni Państwo radni, pragnę również Państwu zwrócić uwagę, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w swojej uchwale dotyczącej wydania opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 zaopiniował to sprawozdanie pozytywnie z uwagą. Uwaga ta polega mianowicie na tym, iż skład orzekający uznaje za uzasadnione bieżące analizowanie realizacji dochodów oraz wydatków budżetu i na tej podstawie odpowiednie weryfikowanie założeń budżetu w zakresie realizowanych zadań w wyniku budżetu oraz stałe monitorowanie zadłużenia powiatu i analizowanie wpływu jego wysokości na stopień i sposób wykonywania zadań, aby dochowane zostały ustawowe wymagania określone w artykule 243 ustawy o finansach publicznych oraz aby powiat Ostrowski zachował zdolność realizacji zadań publicznych i obsługi swoich zobowiązań w kolejnych latach budżetowych. Pozostałe w zakresie analizy tego sprawozdania skład orzekający nie wniósł uwag do przedstawionych dokumentów. Szanowni Państwo, ponieważ tak jak w przypadku innych uchwał dyskusja nad nimi jest naszym prawem, tak tutaj w tym przypadku jest naszym obowiązkiem. W związku z tym przechodzimy w tej chwili do dyskusji nad prezentowanymi sprawozdaniami. Jako pierwsza głos poprosiła pani przewodnicząca Anna Bądź. Bardzo proszę. Trzeba mi się odnieść do tego, co pan przed chwilą Dariusz przeczytał. Mianowicie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, który opiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 2016. I zgłosił uwagę dotyczącą wysokości zobowiązań wymaganych, które nie zostały uregulowane do końca roku budżetowego. Moje pytanie jest tego, że nazywa takie, o jakie chodzi zobowiązania, bo nie wiedziałam, co mają na myśli, które są wymagane, a nie zostały uregulowane. To właśnie dotyczy, to moje pytanie w tej sprawie. Nie wiem, czy tu mogę jeszcze, jak już jestem przy głosie, dodać jeszcze takie pytanie. Czy została rozliczona inwestycja drogowa w Schowa Nowe Grody, która była rozpoczęta w 2016 roku? A jeśli, to dlaczego nie uwzględniono tej inwestycji do wyliczenia wskaźnika wykonania inwestycji za 2016 rok? I to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan starosta, panie burmistrzu, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym chciał jeszcze do tego sprawozdania dodać kilka też swoich zdań i odpowiem też na pytania, które Pani zadała przy okazji. W związku z tym, że nie mam okularów, nie będę musiał posługiwać sprawozdaniem. Za może zadawię się już, ale mam nadzieję, że czasem miał. No dobrze, pamiętam tyle. Szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych wskaźników dotyczących wykonania budżetu za rok 2016. Zdaniem zarządu jest to kolejny bardzo udany budżet. Wykonanie budżetu bardzo udane, a to z kilku ważnych elementów. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że od kilku lat nadwyżka operacyjna powiatu pskowskiego systematycznie rośnie. W 2014 roku ta nadwyżka operacyjna wynosiła 800 tysięcy. Za rok 2016 wynosiła już 2 300 000, a to oznacza, że mamy znacząco wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących i to jest także dla RIO niezwykle ważny wskaźnik, który mówi o możliwościach finansowych każdego samorządu. Także chciałbym zwrócić uwagę na to, że dochody własne powiatu rosną, a wydatki bieżące maleją. To jest też bardzo ważny wskaźnik. Dochody własne jeszcze w 2014 roku były na poziomie około 8 milionów. W tej chwili jest już to ponad 10 milionów. To też ma duży wpływ na możliwość realizacji zadań bieżących, ale także przede wszystkim inwestycyjnych, bo mamy możliwości, aby wkładem własnym przy udziale zewnętrznych środków realizować inwestycje.
I tych inwestycji może na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie było dużo, bo na kwotę 2 700 000, ale były to też ważne inwestycje drogowe, a także inwestycje zakupowe. Przypomnę tylko, że wyremontowaliśmy drogę Wrótów Potrzebowo z budową przepustu na tejże drodze. Wyremontowaliśmy częściowo ulicę Mickiewicza we Pskowie przy udziale gminy Pskowa, a także dokonaliśmy zakupów przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ponad 500 000 zł konkretnego sprzętu, który teraz już możemy swobodnie wykorzystywać przy wielu pracach przy naszych drogach i nie tylko. I szanowni Państwo, środki zewnętrzne pozyskane na te inwestycje to jest kwota ponad 900 000 zł. Czy to jest około 30%. Bywały lata lepsze, gdzie realizowaliśmy większe inwestycje, ale dofinansowanie zewnętrzne wówczas było też dużo wyższe. W tym roku tak to się odbyło i też nie będę tego komentował. Mamy kolejny rok, gdzie realizujemy bardzo duże zadania inwestycyjne z bardzo dużym wsparciem też zewnętrznym i pewnie ten wskaźnik już będzie zupełnie w przyszłym roku inny. Ale co jeszcze chciałbym podkreślić, to, że po raz pierwszy od 15 lat samorząd powiatu skowskiego zmniejszył swoje zadłużenie, bo po raz pierwszy wykupiliśmy obligacje, nie zaciągaliśmy kolejnych zobowiązań, tylko wykupiliśmy nasze obligacje na kwotę 750 000. Gdybyśmy nie skorzystali z tego projektu z Wojewódzkiego Funduszu, gdzie mamy pożyczkę na 1 290 000, ale też dotację 290 000, to wówczas byśmy zmniejszyli nasze zadłużenie o kwotę 750 000 zł. I gdyby to dodać do tych inwestycji, to też ta średnia roczna, która tam wychodzi nam na wszystkie lata działalności powiatu, to jest około 4 000 000 realizowanych inwestycji rocznie, to prawie się do tego zbliżamy. I to są te wskaźniki, o których tu powiedziałem. Pani też nie dopowiedziała, że RIO zwróciło uwagę, że zobowiązania powiatu pskowskiego z roku na rok maleją. To też w związku z tym, że ta sytuacja jest lepsza, to też te zobowiązania są już na bardzo niskim poziomie. Może ja lubię mówić prawdę i bywały lata, że te zobowiązania były ponad 1 000 000 i też jakoś realizowaliśmy inwestycje, ale to jest złożoność realizacji budżetu każdego samorządu. Mamy jeszcze do czynienia z wolnymi środkami, które wpływają już po zakończeniu roku szkolnego, przepraszam, roku kalendarzowego. I wówczas te wszystkie zaległe zobowiązania są pokrywane. I tak też było w tym roku. Bodajże już 3 stycznia wszystkie zobowiązania zostały pokryte. Także sytuacja jest pod kontrolą, jest dużo lepsza z roku na rok, wskaźniki są coraz lepsze, co też RIO zauważyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja nie zrozumiałam, o jakie chodzi zobowiązania, które są wymagane, a nie zostały uregulowane. Tak, to pani skarbnik chodzi o odpowiedź, dobrze? Aha, dobrze. Bardzo dobrze. To są zobowiązania nasze, starostwa, jak i naszych jednostek organizacyjnych. I dotyczą no, po prostu rachunków zapłaconych po terminie tygodniowym wobec zakładu, wobec osób prywatnych. I to wszystko. Dziękuję. Na kwotę 345 tysięcy łącznie. Także to jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Czy będą jeszcze jakieś głosy? Czy ktoś z Państwa radnych? Całościowa dyskusja, bo problem ten był również rozpatrywany na komisji budżetowej. Wysoka Rada zechciałaby wysłuchać naszego. Bardzo prosimy, panie przewodniczący. Ponieważ statystykę tu przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej, ile dochodów, ile wydatków i w jakim układzie, my zwróciliśmy się między innymi swoją uwagę na sprawozdanie przedstawione przez starostę, czy spełnia ono wymogi ustawy o finansach publicznych co do ilości dokumentów, szczegółowości i terminowości. Stwierdzamy, że zarówno dokumenty, ilość, jak i szczegółowość oraz terminowość wpłynęły do Rady poprawnie i był czas na ich zastanowienie.
W czasie dyskusji zadano kilka pytań staroście i pani skarbnik. Otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Było m.in. to pytanie, które zadała pani radna Kończak na temat zobowiązań do realizacji. Było pytanie zadane przez radnego Burzyńskiego w sprawie tych należności. Otrzymaliśmy odpowiedzi, które uznaliśmy za wyczerpujące. Do tej sprawy może od razu pani skarbnik o tych należnościach, czy pan starosta. Pan Cezary nie pozwolił odpowiadać. Nie pozwoli. Niech się pan tak nie boi. Jest uzasadnienie, to są należności trochę, znaczy sądownie, sprawy są w sądzie. Są to należności bodajże, no, było prawdopodobne, że udaje się w całości ściągnąć, ale z punktu widzenia księgowego należy jedno. Jedno pytanie i to nas usatysfakcjonowało. Komisję uzyskała poparcie projektu uchwały i komisja wnosi o przyjęcie zarówno sprawozdania z wykonania budżetu, jak i sprawozdania finansowego przedstawionego i Radzie, i również do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jedna tylko odpowiedź tak zwykła, ktoś szczegółowo analizował dokumenty, to znajdzie tam tabelę pod nazwą zadania inwestycyjne. Pańska nie udzieliła odpowiedzi. Ja, ktoś, kto się tym będzie czytał, to będzie zdziwiony, że starosta nie wykonał zadań inwestycyjnych, a komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania. To jest takie dość tam jakieś księgowe zakręty. Dla mnie powinno być tak. Zadanie, bo pani skarbnik odpowiedziała, zadanie zostało wykonane, tylko zaciągnęliśmy pożyczkę. Więc powinno być w tabeli zadanie inwestycyjne wykonane, a z jakiego pokrycia, czym zostało to pokryte? Czy dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy zaciągniętym kredytem, który będziemy z pożyczką, którą będziemy 7 lat, ale ponieważ to nie jest istotne, niech zostanie, tylko szkoda, bo pójdzie to w świat, że starosta nie wykonał inwestycji za 2016. Jeszcze raz powtarzam, komisja wnioskuje jednomyślnie o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2016. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący za głos osobisty w imieniu komisji i stanowisko w imieniu komisji. Pan starosta chciał zabrać głos, proszę bardzo. Odniosę się jeszcze do tego, co pan przewodniczący powiedział przed chwilą, że niewykonane zadanie. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku pod koniec, kiedy ubiegaliśmy się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, był taki warunek, że powiat musiał wykazać deficyt, bo inaczej nie uzyskałby środków, bo bogaty nie może zaciągać pożyczki. My zakończyliśmy i tak nadwyżką znaczącą ten budżet, ale na czas zaciągania pożyczki musieliśmy wykazać deficyt i tylko z tego to wynika, zakupiliśmy wszystkie sprzęty i to, co było zaplanowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania albo prośba o głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z tym dyskusję nad sprawozdaniami zamykam i przechodzimy do głosowania uchwały. Uchwała Rady Powiatu Skupskiego dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skupskiego za 2016 rok. Na podstawie, tutaj podana jest podstawa prawna, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu Rada Powiatu Wsłowskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu Wsłowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wsłowskiego za 2016 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem prezentowanej uchwały? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym ogłaszam, iż uchwała została przyjęta 12 głosami
za i jednym głosem przeciw.